Dominikański Ośrodek Liturgiczny prezentuje. Dzisiaj zajmujemy się kolejnym z sakramentów, drugim sakramentem wtajemniczenia, to znaczy bierzmowaniem. Patrzymy na sakramenty z perspektywy tajemnic życia Chrystusa, które w tychże sakramentach się objawiają. Taką mamy generalną zasadę podczas tego cyklu kateches. Kiedy dotykamy sakramentu bierzmowania, to tak naprawdę dotykamy osoby Ducha Świętego i zastanawiamy się nad Jego działaniem i nad tym, jak ono jest splecione z działaniem Chrystusa. Nie możemy sobie wyobrazić w ogóle sakramentów bez działania Ducha Świętego. Nie możemy sobie wyobrazić misji Chrystusa Pana bez Ducha Świętego. Jednak kiedy przyglądamy się sakramentowi bierzmowania, no to musimy sobie powiedzieć jasno, to jest sakrament, który za pierwszoplanową postać ma właśnie trzecią osobę Trójcy Świętej, to znaczy Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela. Jeśli mówimy, że przez sakramenty mamy dostęp do jakichś tajemnic życia Chrystusa Pana, tak tutaj musimy powiedzieć, mamy dostęp do tego, który sam jest tajemnicą. Pismo Święte mówi w sposób taki specyficzny o Duchu Świętym. Mówi raczej o Jego działaniu, o Jego przymiotach, niż bezpośrednio o Nim samym. Bardzo niewiele jest takich fragmentów Pisma Świętego, z których moglibyśmy tak wprost wywnioskować, czy wręcz przeczytać, kim Duch Święty jest, jaka jest Jego rola, jaki jest Jego rodzaj działania. Niemniej jednak Pismo jest pełne różnych takich śladów, które mówią o Duchu Świętym. I chciałbym od jednego z takich wyrazistych śladów tego, kim Duch Święty jest i jaki On jest, zacząć. Mianowicie jest to fragment Księgi Mądrości. Fragment, w którym autor natchniony wymienia 21 przymiotów, które są przypisywane Duchowi Świętemu, 21 jego cech, to znaczy 3 razy po 7, czyli pełnia pełni przymiotów Ducha Świętego. Niemniej jednak oryginalnie ten tekst powstaje jako opisywanie Ducha Mądrości. Nie mówi się o tym, że jest to Duch Święty. To jest reinterpretacja wobec objawienia w Jezusie Chrystusie tego fragmentu Pisma Świętego, które powstało wcześniej. Co jest tam powiedziane? Mianowicie jest powiedziane tak. Jest bowiem w niej, to znaczy mądrości, duch rozumny, święty, jedyny, wieloraki, subtelny, rączy, przenikliwy, nieskalany, jasny, niecierpiętliwy, niektórzy tłumaczą nieczyniący cierpienia, miłujący dobro, bystry, niepowstrzymany, dobroczynny, ludzki, trwały, niezawodny, beztroski, wszechmogący i wszystko wiedzący, przenikający wszystkie duchy, rozumne, czyste i najsubtelniejsze. I dalej jest mowa o mądrości, dalej się opisuje. Mądrość jest tutaj postrzegana jako przejaw właśnie Ducha Pańskiego, jest dlatego tak wysoce ceniona, że jest tym takim objawem działania Ducha Bożego w ludziach Bogu posłusznych. Tak, bo tu nie chodzi tylko o mądrość jako o dostęp do jakiejś wiedzy, ale o mądre postępowanie, to znaczy takie, które jest tożsame z wolą Bożą. I ten, kto tak postępuje, ma udział w duchu, który jest opisany w ten sposób, jak zacytowałem. Nam jest trudno poznać tegoż ducha. Dużo łatwiej jest nam myśleć o Jezusie Chrystusie, dużo łatwiej jest nam do Niego się kierować. Niekiedy jest nam stosunkowo łatwo kierować się do Boga Ojca Stworzyciela. Niemniej jednak, kiedy mamy się zwracać do Ducha Świętego, jeśli robimy to gdzieś tam na początku w ogóle poznawania Jego osoby, to te określenia, nawet te z słowa natchnionego, jakoś nie ułatwiają nam, prawda? Ponieważ tu trudno jest w ogóle tego Ducha postrzegać jako osobę, trudno jest go postrzegać jako adresata naszych modlitw, trudno jest do Niego jakoś się zbliżyć. To jest niestety, tak jak sądzę, wynik tego, że my za mało kochamy, bo poznaje się podobne przez podobne. To, co w nas jest podobne do Chrystusa, ułatwia nam poznanie Chrystusa Pana.
Potem to poznanie przekracza to, co w nas jest do niego podobne, pokazuje nam to, co w nas jest zupełnie do niego niepodobne. Ale zaczynamy to poznanie od tego, co do nas jest bliskie, temu przedmiotowi, który poznajemy. Podobnie jak poznanie Boga Ojca dzieje się przez pewnego rodzaju metafory, przybliżenia, porównania do Ojca Ziemskiego, którego znamy, czy którym niektórzy z nas są. Z Duchem Świętym jednak, o którym wiemy, że jest miłością, wiemy skądinąd, trudno jest nam do Niego tak od razu się zbliżyć, ponieważ no, mało kochamy, mało jest w nas miłości. Im więcej jest miłości, tym lepsze jest Jego poznanie. On faktycznie jest tajemnicą Bożej miłości. I to jest, myślę, podstawowa sprawa, którą warto zapamiętać na temat Ducha Świętego. On jest tym, który, jak to się mówi, myślę, że mówi się nie rozumiejąc do końca, co się pod tym zdaniem kryje i myślę, że nikt z nas tego do końca nie zrozumie, dopóki nie zostanie to mu objawione. Mianowicie, że Duch Święty jest miłością Ojca do Syna i Syna do Ojca. Łatwo powiedzieć, trudniej przyjąć. Bo jak miłość może być osobą? Jak miłość, czyli jednak jakieś dążenie do szczęścia drugiej osoby, ma być kimś? Ma być kimś, do kogo mogę się zwracać. Nie jakąś siłą, nie jakąś energią, która napędza moje działanie, nie jakimś ukierunkowaniem mojego działania, ale kimś. Kimś to znaczy właśnie podmiotem, kimś takim, kto ma charakter, kimś takim, kto ma osobowość, kimś takim, kto jest naprawdę, może być adresatem moich słów, może być adresatem moich działań. Mało kochamy, mało rozumiemy to zdanie, że Ojciec kocha Syna Duchem Świętym, a Syn kocha Ojca w tymże samym Duchu. Na szczęście przychodzi nam z pomocą szereg zarówno przedstawień, które mówią o Duchu Świętym, czy próbują go zilustrować. Ja wybrałem takie jedno, które moim zdaniem bardzo wyraziście odpowiada teologii świętego Jana Ewangelisty. Ono się klasycznie nazywa tronem łaski. Jak Państwo wyjdziecie z klasztoru, to możecie po drugiej stronie ulicy taką rzeźbę znaleźć, która przedstawia to samo wyobrażenie Trójcy Świętej. Jest tak na prawo od Morelli, tam w niszy, w kamienicy, ta rzeźba. Mówię o tym, bo wiem, że wiele osób jej nie zauważa, dopóki się nie wskaże palcem. Tron łaski, to znaczy Bóg Ojciec, który podtrzymuje krzyż Chrystusa Pana, a pomiędzy nim, pomiędzy Ojcem, a pomiędzy Synem jest właśnie symbol Ducha Świętego, ta gołębica, która wychodzi z ust Ojca, a na Syna następuje. Dlaczego mówię, że to jest przedstawienie, które jest bliskie teologii świętego Jana? Ponieważ jeżeli weźmiemy i będziemy czytać w szczególności 10 rozdział tejże Ewangelii apostoła Jana, to się okaże, że Chrystus Pan mówi tam o tym, że On nie jest sam i w męce, w której wydaje się zupełnie opuszczony i właśnie miażdżony cierpieniem, nie pozostał porzucony przez Ojca, tylko Ojciec jest z Nim. Podobnie jest tam powiedziane, że wszelkie działanie Chrystusa Pana nie jest tylko Jego działaniem, nie jest tylko działaniem Syna Bożego, ale działa z Nim Ojciec. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że miłość, która ich łączy, zbliża ich tak mocno do siebie, czy można by powiedzieć utożsamia ich ze sobą, tak jakby sprawia, że oni są jedno. Posłuchajmy wybranych fragmentów tego rozdziału. Ja jestem dobrym pasterzem, mówi Pan, to jest rozdział 10, werset 14. I znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Takie zdanie, które przede wszystkim mówi o relacji Syna Bożego do owiec, czyli do ludzi. Ale jest to wtrącenie. Podobnie jak mnie zna Ojciec. I potem jest i ja oddaję swoje życie. To znaczy, że Chrystus Pan mówi tak, jest jakieś podobieństwo, jest jakaś parabola pomiędzy tym, jak ja pokochałem owce. Ja pokochałem moje owce tak, że oddaję za nie moje życie. Ale to jest miłość na wzór miłości Ojca do Syna. Czyli Ojciec oddaje swoje życie w ręce Syna. Oddaje wszystko to, kim jest, w ręce Syna. To jest tajemnica zradzania Syna Bożego. To się nie dzieje jakoś tak, nie wiem, jak między jakimiś mechanicznymi przedmiotami, czy nawet nie tak jak między ogniem, który zapala różne rzeczy, a sam siebie nie uszkadza przez ten dzielenie się swoim gorącym, swoim płomieniem. To się dzieje dzięki miłości osób. Tak? Ojciec mnie tak kocha,
że oddaje mi wszystko, co ma, oddaje mi to, kim jest i ja go znam dzięki temu. Znam go właśnie w ten sposób, że on mi się całkowicie powierza. Jak, czym jest to poznanie, jak nie miłością? Jeśli pamiętamy, że Duch Święty jest miłością Ojca do Syna i Syna do Ojca, to możemy sobie powiedzieć, aha, czyli to oddanie się Ojca Synowi, to Jego zdradzanie, to de facto jest działanie w Duchu Świętym. To upodobnienie się Ojca i Syna, to jest Duch Święty. Dalej Pan Jezus w 17 wersecie tego rozdziału mówi, dlatego miłuje mnie Ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. Działanie Syna Bożego jest całkowicie podporządkowane woli Ojca. Słyszymy to wyraźnie. Ale znowu nie jest to podporządkowanie na zasadzie jakiegoś ślepego posłuszeństwa prawu czy jakiemuś dekretowi boskiemu, ale posłuszeństwa miłości. Miłuje mnie Ojciec, bo ja życie oddaję. I to jest miłość wzajemna. To, że Syn Boży postępuje według woli Ojca, jest wynikiem miłości, działania Ducha Świętego. I to, że Ojciec miłuje Syna przez to, że stał się do Niego, czy jest do Niego podobny nawet w swoim człowieczeństwie, jest wynikiem działania Ducha Świętego. Syn oddaje siebie za owce, podobnie jak Ojciec oddaje siebie w zrodzeniu Synowi. Tak? Czyli ta wymiana pomiędzy boskimi osobami. My oczywiście mówimy jakimiś obrazami, które są namiastką, to proszę o tym pamiętać. Tak jak tak mówię, jakbym był ekspertem, że to są tylko takie jakieś grube przybliżenia do tego, o czym mówimy. Ojciec oddaje się całkowicie Synowi, tak, że go zdradza, ale Syn oddaje się Ojcu również w tym ziemskim życiu, jako Jezus Chrystus w swojej ludzkiej naturze, poprzez to, że oddaje swoje życie za owce. To jest podobieństwo do Ojca. Dlatego Ojciec go miłuje, a on to przecież, Syn Boży, działa ze względu na to, że miłuje Ojca. To wszystko jest przeniknięte Duchem Świętym. To wszystko się dzieje w mocy, w obecności, dzięki Duchowi Świętemu. I wreszcie w 28 wersecie. Nie zginą owce na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. To jest ten werset 30. Jedno, a przecież cały czas mowa jest o dwóch. Ojciec jest gwarantem skuteczności działania Syna. Syn jest wypełnieniem działania Ojca, ale oni są jedno. Przez co są jedno? Przez tego, który ich w jedno łączy. Znaczy przez miłość, która jest Duchem Świętym. I taka miłość, jaka tu jest opisana w 10 rozdziale, którą możemy medytować, myślę, spokojnie do końca życia i jeszcze wieczności, ona nie jest tylko dążeniem jednego do drugiego, żeby się upodobnić, żeby siebie nawzajem odzwierciedlić, jakoś odbić to, co mnie zachwyca w drugiej osobie. Ta miłość jest tak przebogata, że jest osobą, tak? Że ona jest kimś trzecim i to jest właśnie Duch Święty. Ja jeszcze jeden fragmencik z tego samego przedziwnego, przebogatego w treść rozdziału, 36. Jakże to wy, to jest mowa do Żydów, którzy zarzucają Chrystusowi, że czyni siebie Synem Bożym, o tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie bluźnisz. Dlatego, że powiedziałem, jestem Synem Bożym. Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we mnie, a ja jestem w Ojcu. I cała ta tajemnica wzajemnej wymiany miłości, bycia w sobie nawzajem, byciem jedno, a jednocześnie dwoma, na tym obrazie tronu łaski jest przedstawiona. Mianowicie Syn Boży nie działa samodzielnie. To Ojciec podtrzymuje krzyż. Jego podtrzymuje na krzyżu. Są takie przedstawienia średniowieczne, często w rękopisach, że Syn Boży idzie na drodze krzyżowej, a Ojciec niewidoczny dla tych wszystkich pozostałych podtrzymuje go na drodze krzyżowej. Jest większy od niego, podtrzymuje go, żeby nie upadł. Syn Boży działa w obecności Ojca przez Ducha Świętego, którego otrzymuje od Niego. To jest ta najgłębsza więź. Tu nawet nie chodzi o fizyczne podtrzymanie, tu nie chodzi nawet o taką, byśmy powiedzieli, fizyczną obecność. Chodzi o tą miłość, która ich utożsamia ze sobą, chociaż jest ich dwóch. Chociaż i łączy ich ze sobą, chociaż oni są od siebie
są dwiema osobami. Tak? Są dwiema osobami. Syn Boży nie działa w pojedynkę. Skuteczność jego działania bierze się stąd, że Ojciec działa razem z nim i on czyni to, co u Ojca widzi. Widzi to dzięki Duchowi, który jest tą jednością, miłością między nimi. Tajemnica ogromna, ale jeśli przyglądamy się sakramentowi bierzmowania i mamy zrozumieć, do czego jesteśmy przez ten sakrament wciągnięci, do czego jesteśmy nie tylko zaproszeni, ale też obdarowani, to musimy sobie powiedzieć, do takiej miłości, do tego, który tą miłością jest. On tu jest pierwszoplanowym aktorem tego, o czym będzie mowa później. I trzeba nam rozważać ten 10 rozdział Ewangelii Świętego Jana, żeby przybliżać się do tego, który jest zasadą jedności Ojca i Syna, ich wzajemnej miłości, bo do Niego będziemy mieli przystęp w sakramencie bierzmowania. I to, co możemy widzieć na tym przedstawieniu tronu łaski, tak naprawdę ma swój odpowiednik w jednym z biblijnych opowiadań, czy w jednej z biblijnych historii, w jednej tajemnicy życia Jezusa, jaką jest Jego chrzest. Dokładnie ta scena, która jest tu zobrazowana w ten sposób, przez ten wizerunek Ojca, który trzyma krzyż, dokładnie tak jest opisany tak naprawdę w Ewangeliach, wszystkich czterech Ewangeliach, ten moment, w którym Chrystus przyjmuje chrzest, i moment, w którym Ojciec wypowiada słowa do Chrystusa i moment, w którym Duch wstępuje na Niego. I będę chciał teraz właśnie pochylić się nad tą sceną, dlatego że mamy mówić o bierzmowaniu w kontekście tajemnic życia Chrystusa. Taką podstawową tajemnicą, do której daje nam dostęp bierzmowanie, to jest właśnie ta tajemnica chrztu Jezusa. I może się powiedzieć pytanie, to dlaczego bierzmowanie daje do niej dostęp? Powinien przecież chrzest. A nie o chrzcie mamy mówić. O chrzcie było w zeszłym miesiącu. I to jest pierwsza taka fundamentalna rzecz na dzień dzisiejszy, żebyśmy się dobrze rozumieli. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę mówić o bierzmowaniu, jeżeli oderwiemy bierzmowanie od chrztu. Mam taką świadomość, że w takim naszym myśleniu codziennym i w takiej praktyce duszpasterskiej, jaką doświadczamy, te dwa sakramenty są bardzo od siebie rozdzielone. Chodzi o czas, o w ogóle myślenie o tych sakramentach, sama kwestia wieku, w jakim przyjmujemy te sakramenty tak na co dzień. Natomiast te dwa sakramenty są nierozdzielne. Nie da się zrozumieć nic z bierzmowania, jeżeli się go oderwie od chrztu. Bo wtedy sprowadzamy faktycznie bierzmowanie tylko i wyłącznie do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej w znaczeniu nagroda za dobre życie. I dorastam, dobrze żyję, albo przynajmniej przez parę spotkań pokażę księdzu wikaremu prowadzącemu spotkania, że dobrze na tych spotkaniach się zachowuję, to otrzymuję nagrodę w formie spotkania z biskupem, pomazania olejem czoła. No i w gruncie rzeczy na tym nagroda ma polegać. Nie jest specjalnie atrakcyjna. Nie myślimy tak o bierzmowaniu. Zupełnie. I teraz zmierzając już do rzeczy. Łatwiej będzie również, jeżeli skorzystamy z konkretnego obrazu, dokładnie mozaiki. Ja wolę mozaiki od obrazów. Trochę też myślenie wschodnie nam się tutaj włączy, kiedy będziemy patrzeć na tę mozaikę. To jest współczesna mozaika wykonana przez Iwana Marko Rupnika, ale ona odpowiada zasadniczo klasycznej ikonie, jako ikonie chrztu pańskiego. Wszyscy czterej ewangeliści opisują tę scenę. Nie będę tutaj pokazywał różnic między tymi opisami, one są, mają swoje znaczenie. Zasadniczo jak będę mówił, to będę się opierał na tekście Ewangelii Marka, choć pewnie do Mateusza też zrobimy jakąś wycieczkę. Sama ikona, sama mozaika jest niezwykła z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że zwróćmy uwagę, Chrystus na tej mozaice jest w takiej pozycji nieboszczyka. Tak, jego pozycja jest, no nie rusza się, tak. A równocześnie on nie leży, on stoi. To jest ktoś, kto żyje, choć wygląda jakby umarł. Ktoś, kto jest w stanie panować nad sobą, kto jest w stanie mieć kontrolę nad wszystkim, co się dzieje, a równocześnie jakby tej kontroli zupełnie nie miał.
To jest ten apokaliptyczny baranek, jakby zabity, a jednak żyjący. Sam Chrystus również jest, proszę zwrócić uwagę na jego odzienie, albo brak tego odzienia. No zazwyczaj tak przedstawiamy Chrystusa ukrzyżowanego, w taki sposób, w samej przepasce na biodrach. Ten tekst chce pokazać, czy że ten obraz, ta mozaika chce pokazać, że Chrystus w tym momencie jest ukrzyżowany. Bardzo charakterystyczna jest również postawa, w jakiej przychodzi Jan Chrzciciel, który chrzci Jezusa. On jest bardzo głęboko pochylony w postawie uniżenia. Zasadniczo w ogóle na ikonach chrztu pańskiego ma być pokazany Jan Chrzciciel jako ten, którego tak naprawdę nie ma, jako ten, który się wycofuje. To jest postawa uniżenia, zniknięcia. On nie jest w centralnym planie. On w ogóle jest głęboko pochylony i prawie żeby wychodzi z tej mozaiki, tak? Cofa się do tyłu, żeby go nikt nie widział, żeby nikt nie zwracał na niego uwagi, że on tu w ogóle jest nieistotny, jego tak naprawdę tu w ogóle nie ma. Po drugiej stronie stoi anioł. Anioł, który jest znakiem tego, że dzieją się sprawy Boże. Jak Pan Bóg chce coś powiedzieć w Piśmie Świętym, to najczęściej posyła swojego anioła. Wiemy, że w tej scenie powiedział bezpośrednio. Bezpośrednio dało się słyszeć głos, nie ma mowy o aniele, ale anioł ma pokazywać, od razu przenosić jakby tę scenę na rzeczywistość, jaka się dzieje w niebie. Że objawienie, które jest widoczne w tej scenie, tak naprawdę pokazuje, jaki jest Bóg naprawdę. Pokazuje, jaki jest Bóg w swojej najgłębszej istocie, jaka jest właśnie w nim relacja między poszczególnymi osobami Trójcy. Anioł od razu nas odsyła do tej rzeczywistości nieba. Jednego szczegółu istotnego nie widać. Niestety mam tylko takie zdjęcie. Nie miałem lepszego, większego. Jest jeden bardzo istotny fragment ucięty, więc proszę mi zaufać na słowo, że to tam jest. U samej góry tej mozaiki są dwie dłonie, które są w takim geście. Geście epikletycznym. Tak, dwie dłonie, które są tak lekko, nie wiem, to lekko złożone, tak nie wyprostowane, lekko złożone. W takim geście jakby ktoś kładł rękę na głowie drugiej osoby. To są oczywiście ręce Ojca. I teraz jakby mając tą, a jeszcze jedna istotna rzecz, bardzo istotna rzecz, sama woda. Proszę zwrócić uwagę na wodę. Ta woda u góry ciemna, a coraz niżej staje się coraz jaśniejsza. Motyw też jest bardzo prosty tutaj pokazany, że ta woda jest gęsta od grzechu Izraela, od grzechu konkretnego człowieka, który się w niej obmywał. Jak mówią ojcowie Kościoła, woda Jordanu nie mogła tak naprawdę pokonać grzechu. Ona tylko ten grzech zmywała i grzech trzymała w sobie. Tym, który wstąpił do tej wody i który ją oczyścił, zabrał na siebie tak naprawdę, wziął ten grzech, jest Jezus Chrystus. I dlatego ta woda się oczyszcza, kiedy przez Niego przepływa. W niektórych ikonach i na niektórych mozaikach Marko Rupnika przy Chrystusie, tak, czyli ta woda, która dotyka Chrystusa, jest złota wręcz, że ona już jest tak oczyszczona. Marko Rupnik też bardzo zwraca uwagę na to, że istotne jest tutaj również, czy przez ten kolor złoty, czy właśnie to rozjaśnienie, jest pokazane uduchowienie materii. Że ta scena chrztu pańskiego pokazuje również, że materia zostaje przemieniona, uduchowiona. Ostatecznie gdzieś ta scena ma zapowiadać to, co się będzie z nami działo w życiu wiecznym. Że będziemy materialni, będziemy cieleśni, choć ta cielesność będzie zupełnie innego rodzaju, zupełnie innej jakości niż my ją znamy dzisiaj. I Marko Rupnik komentuje, że to uduchowienie materii jest również zapowiedzią sakramentów. Że sakramenty to jest właśnie taka uduchowiona materia. Znaczy z jednej strony wszystkie sakramenty są udzielane przez jakiś widzialny znak, konkretny znak. Do większości z nich używamy materii jakiegoś, potrzebujemy chleba, wody, wina, oliwy, a równocześnie ona sprawia coś zupełnie duchowego, najgłębszym takim duchowym poziomie. Ale sam teraz fragment, sam tekst biblijny, który tutaj jest istotny. Marek pokazuje w swojej Ewangelii, że nie da się zrozumieć tej sceny, jeżeli ją oderwiemy od tajemnicy śmierci.
I on mówi, przynajmniej u niego sześć takich elementów jest widocznych, w których pokazuje, że scena chrztu mówi o śmierci. Po pierwsze dlatego, że do chrztu Janowego przychodzą grzesznicy. I to jest wyraźnie pokazane, bardzo wyraźnie pokazane, że wszyscy są grzeszni. I ci grzesznicy przychodzą tam przyjąć chrzest i nagle pojawia się Jezus. I w scenie paralelnej, czyli w scenie śmierci Chrystusa, jest powiedziane, że Chrystus zawisł między grzesznikami. Drugi taki element to w Ewangelii Marka Jan Chrzciciel jest nazywany Eliaszem. Znowu w scenie śmierci Chrystusa jest mowa o tym, że Eliasza tam nie ma. Jest wyraźnie ten wątek Eliasza poruszony, bo pytają się, tak, czy wzywa on Eliasza? Nie, ale mowa nie, nie ma tam Eliasza. Trzeci element to jest stąpienie ducha w postaci gołębicy, a znowu w scenie śmierci jest mowa o tym, że Chrystus oddał ducha. Czwarty element to rozwarcie, dokładnie rozdarcie się niebios, z których słychać głos Ojca, a znowu w scenie śmierci Chrystusa jest mowa o rozdarciu się zasłony przybytku. Piąty element to głos Ojca, który objawia synostwo Boże Jezusa, a znowu w scenie pod krzyżem setnik wyznaje, że Chrystus jest Synem Bożym. I szósty element, który jest już ukryty troszeczkę w samych słowach, które mówi Ojciec do Syna, ale o tym zaraz, też będzie widoczne, że tak naprawdę tą scenę chrztu Chrystusa trzeba rozumieć od razu w kontekście Jego śmierci, bo śmierć tłumaczy tę scenę. To jest kluczowe. Dlatego, że od razu nas to odsyła do tajemnicy naszego własnego chrztu. Że tajemnica naszego chrztu to była tajemnica zanurzenia się w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. To było upodobnienie do Chrystusa w tej właśnie tajemnicy. Chrystus nas upodabnia w swojej śmierci i zmartwychwstaniu. I przez udział w tej tajemnicy stajemy się dziećmi Bożymi. Jesteśmy usynowieni. A dokładnie ta tajemnica została objawiona w chrzcie Chrystusa. Głos Ojca mówi, to jest mój Syn, to jest mój Syn umiłowany. To było jakby główne przesłanie, tak? Zresztą cała tradycja Kościoła nazywa tę scenę epifanią i teofanią, objawieniem Pana Boga, objawieniem Chrystusa, objawieniem tego, że Chrystus jest Synem dla Ojca. I dotyczy to również nas. Cyryl Aleksandryjski ma takie teksty, w których mówi, że to wszystko, co się dokonało w Chrystusie, tak naprawdę dokonało w czasie chrztu, dokonało się w Nim po to, żeby się to stało z nami. Bo my wszyscy jesteśmy w Chrystusie obecni. On tego nie potrzebował. On doskonale zna swoją tożsamość. On wie, że jest Synem Ojca, bo tym żyje. Ale objawienie było dla nas, żebyśmy my zobaczyli, że my również w Chrystusie stajemy się synami Boga. Chrystus nie potrzebował zanurzyć się w Jordanie dla oczyszczenia z grzechów, bo On tych grzechów nie ma. Nie potrzebował oczyszczenia. Jak mówią ojcowie, On wstąpił do wody Jordanu, żeby wziąć grzech świata, mój grzech na siebie i go odkupić przez krzyż. To ja potrzebowałem oczyszczenia. Zresztą to jest wyraźnie podkreślone, że Chrystus od razu po zanurzeniu wyszedł z wód. Nie wyznawał swoich grzechów. Tak naprawdę te tajemnice, czy ta tajemnica chrztu pańskiego tylko objawia, na zewnątrz objawia to, czym sam Chrystus jest i czym On sam żyje w relacji do Ojca. I te słowa, które On słyszy, Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. One również odsyłają do tajemnicy śmierci. Dlatego, że gdzie jest to wyrażenie Syn umiłowany, agapetos greckie. W Septuagincie, w greckim tłumaczeniu Biblii hebrajskiej, kilka razy to wyrażenie jest użyte dla mowy o dziecku. I za każdym razem, kiedy tak jest nazwane dziecko, padają te słowa w kontekście jego bliskiej śmierci. Na przykład, taki najlepszy przykład to jest Izaak, który rozmawia z Abrahamem i Abraham do niego mówi, także, że jest jego synem umiłowanym, bo ma go złożyć w ofierze. Kiedy ojciec mówi te słowa w czasie tej sceny chrztu,
to mówi: jesteś moim synem umiłowanym. Czyli będziesz musiał umrzeć. Czy umrzesz? Od razu zapowiada jego misję. Nie tylko objawia tożsamość, że jesteś synem, ale w tej tożsamości zarazem jest zawarta misja, jaką będzie śmierć dla właśnie pokonania grzechu, odkupienia nas z naszego grzechu. I w drugiej tej części, w tobie mam upodobanie. Tam znów jest takie wyrażenie greckie eudokeza, które jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa rasa, a to jest termin techniczny na przyjęcie przez Pana Boga ofiary. Jeżeli Pan Bóg miał w ofierze upodobanie, to znaczy, że ją przyjął. Jeżeli Pan Bóg nie miał upodobania, to jej nie przyjmował. Więc tak naprawdę w tych słowach to nie są takie miłe słowa i takie lekkie słowa, które ojciec kieruje do syna. On mu mówi: jesteś moim synem umiłowanym i twoją misją jest oddać życie, ale będziesz dla mnie miłą ofiarą, w której ja będę miał upodobanie. Ja tę ofiarę przyjmę. Bo taka jest między nami relacja. Relacja miłości, posłuszeństwa w tej miłości. No i tu dochodzimy do Ducha Świętego. To Duch jest tym, który tę relację tworzy. To On jest tę relacją, tą relacją. To On jest tą osobową miłością między Ojcem a Synem. I równocześnie Duch wstępuje, aby namaścić Chrystusa. Wtedy Jezus objawia się jako Chrystus. Chrystus, czyli namaszczony, objawia się jako Mesjasz, a misją Mesjasza będzie pojednać świat z Bogiem, będzie złożyć ofiarę dla odkupienia człowieka. Duch wstępuje i namaszcza Chrystusa, przeznaczając Go do misji, uzdalniając Go do tej misji, objawiając wolę Ojca. I to się dokona na krzyżu, kiedy Chrystus odda Ducha. Bo ewangelista Marek mówi, że dokładnie mówi, że Duch nie tyle zstąpił na Chrystusa, co zstąpił do Chrystusa. Czyli Chrystus został Duchem wypełniony. Oczywiście znów to jest objawienie. Chrystus jest pełen Ducha od początku. To nie jest taki jeden moment w historii, kiedy Duch wstępuje i Go wypełnia. Ale Chrystus jest Duchem wypełniony, miłością Ojca. I to zostało objawione życiem Ojca. I na krzyżu Chrystus to życie Ojcu odda przez ofiarę. I wtedy, jak jest mowa, oddał Ducha, wyzionął Ducha. W tych prostych symbolach, w tych prostych znakach jest pokazana ta relacja, jaka jest w Bogu. I teraz przekładając to na sakrament bierzmowania. Sakrament bierzmowania jest sakramentem, w którym jesteśmy namaszczeni. Po pierwsze, oznacza to, że to jest sakrament upodabniający nas do Chrystusa. Zresztą cele wszystkich sakramentów to jest upodobnienie. Tylko w czym On nas upodabnia? Chrzest nas upodobnił do Chrystusa w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania. Natomiast bierzmowanie nas upodabnia w misjach, czy w misji Chrystusa, jaką On pełni. Upodabnia nas w funkcjach, jak się mówi, w funkcjach Chrystusa, królewskiej, prorockiej i kapłańskiej. Duch wstępuje na nas, namaszcza nas, aby nas upodobnić do Chrystusa w tym całym dynamizmie życia chrześcijańskiego. Chrzest był fundamentem. Chrzest wprowadził nas w taką nierozerwalną jedność z Chrystusem. Ale teraz jeszcze jest cała kwestia naszego zaangażowania, owocności sakramentu chrztu, tego, żebyśmy my żyli tym sakramentem. I do tego potrzebujemy zstąpienia Ducha. To robi Duch, kiedy nas namaszcza. Posyła nas do misji. To nie chodzi o takie czyste zaangażowanie, tak, że bierzmowania potrzebujemy po to, żeby lepiej zbierać składkę, żeby skuteczniej katechizować i żeby lepiej działać charytatywnie. Nie? To nie chodzi o taką misję, tak, że albo żeby właśnie wyjechać na misję do Afryki bez Ducha i bez bierzmowania tego się nie da. Chodzi o to zaangażowanie, to znaczy po prostu życie łaską chrztu. Duch nas uzdalnia do tego, żeby ten chrzest w nas owocował. Przynosił jeszcze piękniejsze owoce, żebyśmy żyli tą łaską. Żeby to podobieństwo, które jest w nas potencjalnie, się rozwijało w nas. Żebyśmy coraz piękniej, coraz bardziej żyli tą łaską chrztu.
ale również w tym się zawiera zaangażowanie we wspólnoty Kościoła, w tym się również zawiera to konkretne misje, działania, w tym się zawierają charyzmaty, które otrzymujemy jako działania ducha, głoszenie słowa, troska o Kościół, odnalezienie się we wspólnocie Kościoła, to doświadczenie i życie tak samym Kościołem, to, że ja jestem członkiem Kościoła, że stałem się ciałem Jezusa Chrystusa. Jak powie Katechizm Kościoła Katolickiego, to też jest to istotne, że jednym z owoców bierzmowania jest jeszcze głębsze uświadomienie sobie tej relacji synowskiej wobec Boga, że jestem dzieckiem Boga i mogę do Niego zwracać się Abba, Ojcze. Mogę do Niego mówić tatusiu. Duch mnie do tego uzdalnia. On objawia to, że to się stało we mnie. Więc nie da się rozumieć bierzmowania, jeżeli oderwiemy je od chrztu. Jeżeli nie będziemy patrzeć na bierzmowanie jako na taką integralną jedność tych dwóch sakramentów, na bierzmowanie, które pogłębia łaskę chrztu, no to zupełnie stracimy to, o co chodzi w bierzmowaniu. Mam pełną świadomość, że bierzmowanie jest takim sakramentem, o którym bardzo trudno jest mówić, bo wydaje się to strasznie niekonkretne. No bo w chrzcie to tak wiadomo, tak był grzech, nie ma grzechu, konkret. A w bierzmowaniu pogłębia łaskę chrztu, no, czyli co? Nie? Co on takiego robi? No, posyła mnie do misji, no ale wszystko to mogłem robić. No może chodzi tak, no jeszcze ksiądz mówi, że tu nie chodzi tylko o skuteczność tych moich zaangażowań, no to o co chodzi? Mało tego, praktyka, jaką doświadczamy na co dzień, no już zupełnie temu przeczy, tak? No po pierwsze, no chrzest bierzmowaniem zupełnie są rozjechane czasowo, to co mówiłem na początku, zupełnie się inaczej udziela. W ogóle nie bardzo widać, że bierzmowanie jest sakramentem wtajemniczenia, no bo przecież wcześniej przyjmujemy komunię świętą, wcześniej jest pierwsza spowiedź, bierzmowanie dopiero później. Mało tego, na bierzmowanie trzeba sobie zasłużyć, tak? Jak mówiłem, trzeba na niego zapracować. Więc jak zapracuję, zdam te wszystkie pytania, powiem mały katechizm, nie znacie to, nie? No to wtedy dopiero go otrzymam. Mało tego, czy no naprawdę trudno jest zobaczyć skuteczność tego sakramentu w sobie? No, raczej większość z nas nie ma jakiegoś niesamowitego doświadczenia zstąpienia pięćdziesiątnicy, wywrócenia życia do góry nogami po samym fakcie bierzmowania. Mam świadomość, ale bierzmowanie jest sakramentem, tak mi się przynajmniej wydaje, niesamowicie teologicznym. To znaczy ten sakrament zaczyna się rozumieć i żyje się nim coraz głębiej, wchodząc coraz bardziej w relację z Panem Bogiem. To jest taki sakrament, który mówi o tym, co najistotniejsze w relacji do Boga. Kiedy ja zaczynam żyć tą prawdą, że jestem dzieckiem, że jestem dzieckiem dla Boga. I tu masę tak naprawdę otwiera się tematów, bo jeżeli jestem dzieckiem, to znaczy, że jestem słaby. Tu otwiera się całe doświadczenie naszego grzechu, tego, że jestem słaby i to nie swoją mocą się poprawię. Nie swoją mocą wyjdę z grzechów, w których trwam, wyjdę ze swojej słabości. Że ja sam tego nie jestem w stanie zrobić, potrzebuję Ojca, który to zrobi za mnie albo który to zrobi ze mną. Tak lepiej powiedzieć. I tu zaczyna się tajemnica ducha. To duch jest tym, który to sprawia we mnie. To duch jest tym, który sprawia, że ja zaczynam widzieć, tak? Zaczynam widzieć, że Bóg jest faktycznie dla mnie Ojcem i że Bóg jest mocny i że to Bóg może we mnie zrobić. Więc to jest cała perspektywa życia duchowego, życia moralnego, tego, czym jest grzech. To zaczynam widzieć dopiero w perspektywie bierzmowania i to zaczyna we mnie jeszcze pełniej, jeszcze piękniej działać. Ale trzeba się nastawić w tym sakramencie tylko na Pana Boga. By nie szukać jakichś takich nie wiadomo czego, jakichś cudów obok mnie. Trzeba na tym sakramencie skoncentrować się tylko na Panu Bogu i na tej relacji. Ja jestem dziecko, On jest Ojciec. Do tego mnie namaszcza Duch. Mam wrażenie, że Państwo już odkryli, że naszą metodą mówienia tutaj to jest takie wkręcanie korkociągu w korek od butelki od wina. Jak już się wydaje, że już dokręcili, to jeszcze kawałek. Jest trochę.
Dlaczego to nie wystarczy? Ponieważ jeśli myślimy o sakramentach w tej perspektywie, że istotne jest to, jak ja je przyjmuję i co one mi dają, to jesteśmy cały czas w połowie drogi. Dużo ważniejsze jest, co one sprawiają w mojej relacji do Pana Boga, nie tyle jako we mnie, który to przyjmuje, tylko jako w tym, który to daje. Dziwna perspektywa, ale najprościej jest to widzieć na komunii. Prawda? Podczas komunii świętej, kiedy przyjmuję Eucharystię, mogę o tym myśleć, ja przyjmuję Pana Jezusa, ale przecież to Chrystus Pan przyjmuje mnie do jedności z Ojcem. To zawsze ma takie, to jest wzajemna relacja i o tym aspekcie chciałbym chwilkę pomówić, ponieważ nie chodzi tylko o to, że mnie to ubogaci, jak to się mówi w Kościele, że to pomoże mi głębiej coś przeżyć, ten sakrament istotowo coś zmienia między mną a Chrystusem Panem. Skąd ja to wiem? Z 16 rozdziału Ewangelii Świętego Jana. Dłuższy fragment. Mówię wam prawdę. Pożyteczne jest dla was moje odejście. Rzecz się dzieje podczas ostatniej wieczerzy. Chrystus Pan mówi ostatnie pouczenie do swoich uczniów. Bo jeżeli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Sakrament bierzmowania nie jest tylko moim dodatkowym łączem z Panem Jezusem, tak? Dodatkowym łączem z Bogiem Ojcem przez dar Ducha Świętego, jakimś takim udrożnieniem kanału komunikacyjnego, tylko Duch, który do mnie przychodzi, otoczy Chrystusa chwałą, ponieważ On weźmie z tego, co Chrystus posiada i mi tego udzieli. Dlaczego to jest otoczenie Chrystusa Pana chwałą? Dlatego, że ja w sposób doskonalszy będę odbijał Jego osobę. Będę wyrażał Jego działanie, będę świecił Jego światłem. I to jest chwała dla Boga. Pan Bóg jest pełen chwały w swoim niedościgłym majestacie, w swojej nieskończoności i w tej całkowitej transcendencji, w tym odcięciu od świata. I Jemu niczego nie brakuje, ale otoczenie Chrystusa Pana chwałą, Boga Ojca otoczenie chwałą, to jest wyrażenie Jego życia pośród naszego świata, tego w tym stworzeniu. Przez to, że my wyrażamy chwałę Boga Ojca, Jego działanie, Jego życie, Jego tajemnice, że żyjemy nimi i one są w nas widzialne, to oddajemy jakby, czy odbijamy Jego blask i w tym sensie otaczamy Go chwałą pośród tego świata. Duch Święty jest dany właśnie po to, żebyśmy mogli Boga otoczyć chwałą. Nie tylko, żebyśmy mogli prawda, głębiej przeżywać miłość, której On nam udziela. Owszem, ale z drugiej strony po to, żebyśmy mogli Jego bardziej oświetlić. Z drugiej strony w tym fragmencie widać wyraźnie, że Chrystus Pan jest nie tylko namaszczony Duchem Świętym, ale jest tym, który Ducha udziela. Jest tym, który Ducha daje. Jego misja jest spełniona, jest skonkludowana, czy taka właśnie osiąga swoją kulminację w momencie, kiedy Duch Święty jest dany. Nie tylko śmierć i zmartwychwstanie, ale zesłanie Ducha Świętego. Po to, żeby chwałę, którą On otrzymał od Ojca, w nas była na chwałę Ojca. Tak, żeby Jego dzieło, dzieło Boże, nie skończyło się w Nim samym, ale zostało udzielone światu, konkretnych osobach, chrześcijanach, którzy przyjmują dar sakramentu chrztu i bierzmowania. Dlatego zaraz po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystus Pan przychodzi do uczniów, 20 rozdział Ewangelii Świętego Jana i mówi im tak. Pokój wam. Kiedy stanął pośrodku, mimo drzwi zamkniętych, gdy uczniowie byli razem, z obawy przed Żydami, schowani w jednym pomieszczeniu. Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział, weźmijcie Ducha Świętego.
którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Powiecie, fragment lepszy, żeby mówić o sakramencie kapłaństwa niż o bierzmowaniu. Po pierwsze widać w nim potrójny dar Ducha Świętego w tym fragmencie. Po pierwsze dwukrotne pokój wam. Pokój szalom to nie jest tylko i wyłącznie życzenie pokoju. Pokój to jest owoc przyjęcia ofiary. W Jerozolimie, kiedy składano ofiarę, składano ją z tą intencją, żeby otrzymać szalom, który płynie od Najświętszego, czyli Jego obecność. Jeśli ofiara została przyjęta, ten, który ją składa i ci, w imieniu których składa, może się cieszyć Bożą obecnością w swoim życiu. Chrystus Pan zmartwychwstały, który na swoich rękach i w boku ma ślady męki, mówi do uczniów: pokój wam, czyli szalom jest wam dany. Otrzymujecie szalom, dwukrotnie o tym mówi. Ten dar pokoju, dar Bożej obecności dokonuje się w nas przez Ducha Świętego. I wreszcie mówi, weźmijcie Ducha Świętego, tchnąwszy na nich. Tak? Czyli domyślam się, że jakoś oddechem to był uczynił. Weźmijcie Ducha Świętego. I dopiero potem jest mowa, jaka jest ta moc w tym oddechu, w tym życiodajnym oddechu. Przecież którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. No link do raju jest naturalny. Tak? Jest od razu się otwiera w głowie kogoś, kto trochę Pisma Świętego zna, chociażby tak niewiele jak ja, że Bóg, który stwarza Adama z gliny, daje mu życie w swoim oddechu. Chrystus, który na nowo stwarza Adama, to znaczy przez odkupienie wydobywa go ze śmierci grzechu, daje mu życie. Kto jest tym życiem? Duch Święty. Weźmijcie Ducha Świętego. Oddech Boży, to życie Boże jest dane człowiekowi. Jego Boża obecność i Boży oddech. I po co on jest dany? I to jest po pierwsze, zostało już to powiedziane przez Krzysztofa, po to, żeby pogłębić łaskę chrztu, czyli właśnie życie płynące ze zmartwychwstania, żeby mógł pełniej przeżywać. Po drugie, po to, żebym mógł otoczyć Chrystusa chwałą, dzięki działaniu Ducha Świętego we mnie, dzięki życiu Boga we mnie, mogę działać na jego podobieństwo. I wreszcie trzeci argument za darem Ducha Świętego, po co jest nam dany, to jest list do Rzymian. List do Rzymian, 8 rozdział od 14 wersetu. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, którym możemy wołać Abba Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by też wspólnie mieć udział w chwale. Znany fragment. Często słyszany tylko pobieżnie i po wierzchu. A jest tutaj genialna intuicja. Ja nie wiem, czy apostoł był świadom, jak to pisał, że tam to jest. Otrzymaliście ducha przybrania za synów, którym możecie wołać Abba Ojcze. Abba Ojcze. Co to jest za wołanie Abba Ojcze? Abba Ojcze to jest wołanie Jezusa Chrystusa do Boga Ojca. Od Niego ono pochodzi, od Niego się Go nauczyliśmy. To jest wobec tego w człowieczeństwie Jezusa, w Jego ludzkiej naturze, On wyraża to, co się dzieje w Jego boskiej naturze, czyli w Synu Bożym. On, Syn Boży jest podmiotem i ludzkiej, i boskiej natury Chrystusa. Jeśli w ludzkiej naturze Jezus z Nazaretu mówi Abba Ojcze, to znaczy, że Syn Boży mówi Abba Ojcze. A my teraz, dzięki darowi Ducha Świętego, możemy mówić Abba Ojcze. To jest wołanie Syna Bożego w nas. Syn Boży, Duch Święty jest nam dany po to, żebyśmy byli włączeni w ten dialog miłości pomiędzy Ojcem a Synem, Synem a Ojcem. Nie jesteśmy kimś zewnętrznym w stosunku do Boga, tylko jesteśmy kimś, kto w sercu ma rozlanego Ducha Świętego, który woła w nas Abba Ojcze, tak samo jak woła Syn Boży do swojego Ojca. To się, proszę Państwa, w głowie nie mieści. Bo to jest wciągnięcie człowieka, takiego jakim jest, tak? Ja i ty, mizerna to istota. Wciągnięcie w dialog miłości, jakby w jakąś relację pomiędzy Ojcem a Synem. Bogiem Ojcem, a Synem Bożym. Z tym całym naszym nieuporządkowaniem, bałaganem, z brudnymi stopami, że tak powiem. Tak? Jesteśmy wciągnięci do świętego świętych, jesteśmy ogarnięci, czy inaczej, ten dialog się w nas rozgrywa. Tak? To jakby, no, Duch Święty nam dany, to jakbyśmy byli tym, nie wiem, tym nośnikiem tego dialogu.
Tak? To przecież to się w głowie nie mieści. I to jest dar Paschy Jezusa Chrystusa i to jest dar Ducha Świętego, którego otrzymujemy w bierzmowaniu. I teraz, jeśli to wiemy, jeśli wiemy, że Chrystus Pan udziela nam Ducha Świętego, to rzućmy okiem na chwilkę na bardzo znane przedstawienie Trójcy Świętej Rublowa, Andrieja, które jest oczywiście w oparciu o fragment Księgi Rodzaju, spotkanie Abrahama z tymi trzema gośćmi. Andrzej Rublow wykorzystał to nie jako pierwszy, ale wykorzystał to jako przedstawienie Trójcy Świętej. Na tym przedstawieniu podział ról jest następujący i proszę mi wierzyć, mówię zgodnie z prawdą, mimo iż czasem słyszeliście inaczej, że Chrystus Pan siedzi po środku. Łatwo go poznać po orarionie, po czerwonej szacie, w tłoczni, w właśnie krwi tej tłoczni wina, w której krew jego tą szatę mu poczerwieniła. Po prawej stronie, jak patrzymy na fresk, zasiada Duch Święty, a po lewej Bóg Ojciec. Boga Ojca poznajemy po szacie, która jest szatą Ojca wszelkich świateł, od którego pochodzi wszelkie imię na ziemi. Dlatego on jest taki prześwitująco, błyszcząco i tak dalej. I dlatego, że za nim stoi dom, w którym jest mieszkań wiele. Syna Bożego notabene poznajemy po dębie, po drzewie, na którym zawiózł dla naszego zbawienia. Duch Święty jest po prawej stronie, w zielonej szacie, kolor Ducha Świętego, czyli życia, którego udziela i którym jest. I za nim jest skała. I zapomniałem, dlaczego tam jest ta skała, ale przypomnę sobie i jak ktoś będzie pamiętał, to znaczy jak będzie chciał wiedzieć, to sobie przypomnę i dam znać. Co jest istotnego? Dlaczego ja ten fragment, znaczy tę ikonę wybrałem? Dlatego, że Duch Święty tutaj, jak się patrzy na tą ikonę, się nad nią medytuje, pamiętajmy, ona ma 1,40 m, że dobrze pamiętam, wysokości, jest tym, który wprowadza, jest tym, który wciąga w tą scenę. Medytujący jest przez jego gest otwartych rąk zapraszany do wymiany miłości, która się dzieje w Trójcy Świętej. On przekazuje go Synowi, a Syn przekazuje go Ojcu. Ten dynamizm tego przedstawienia na tym polega, żeby medytującego nad tą ikoną pociągnąć przez Ducha Świętego ku Chrystusowi do Boga Ojca i być włączonym w ten sposób właśnie w medytowanie, w przeżywanie tego wciągnięcia w dialog miłości. Tu jeszcze widać to, że Syn Boży i Duch Święty są do siebie bardzo podobni. Są jak dwie ręce Boga Ojca, którym on działa w świecie. Według Ireneusza jest to, ta metafora jest z niego zaczerpnięta. I co więcej, oni obaj mają pochylone głowy w takim geście takiej spolegliwej miłości, czy właśnie posłuszeństwa, ponieważ od Ojca wszystko bierze początek. On jest tym, który zradza i Syna, i tym, który posyła Ducha przez i z Synem. Człowiek, który żyje modlitwą obdarzony Duchem Świętym, jest tym, którego wciąga Pan do siebie, tak? W ten dialog miłości, w tą wymianę miłości w Trójcy. I wreszcie ostatnie przedstawienie tylko po to, żebyśmy sobie przypomnieli, jak to wyglądało, prawda, podczas zesłania Ducha Świętego, ale tutaj wykorzystuję to głównie po to, to jest El Greco, wszyscy poznają. Wykorzystuję to głównie po to, żeby zwrócić uwagę na kilka takich elementów, które mogą nam umknąć, kiedy o Duchu Świętym myślimy i kiedy rozważamy sakrament bierzmowania. Jak każdy sakrament, tak ten sakrament jest dla budowania Kościoła. Duch Święty udzielony uczniom w Wieczerniku i później w Dzień Pięćdziesiątnicy i udzielany im wielokroć i powielokroć na różne sposoby, jest tym, który buduje Kościół i daje wszelką moc Kościołowi. Jeśli jakiś sakrament ma moc, to dlatego, że Duch Święty w nim działa. Jeśli odczytanie Słowa Bożego pobudza nas do życia i nam faktycznie rozdziela ten szpik od kości, prawda? Przenika nas to Słowo, to dlatego, że Duch Święty działa podczas medytacji nad Słowem Bożym. Jeśli nasza modlitwa buduje Kościół i ma jakiś owoc w postaci cudu, znaku, czy po prostu jest wysłuchana, to wszystko się dzieje w obecności Ducha Świętego. I o tym jest mowa przede wszystkim znowu w 14 rozdziale Ewangelii Świętego Jana, ale o tym jest mowa i u Świętego Pawła w wielu miejscach,
i u świętego Jana w jego listach, o duchu, który działa w Kościele. Tak? Wszelka moc, wszelka płodność objawienia w Chrystusie dzieje się w świecie dzięki Duchowi Świętemu. Dlatego to odejście Chrystusa Pana jest pożyteczne, dlatego posłanie Ducha Świętego jest życiodajne. On jest tym, który sprawia, że coś, co się wydarzyło 2000 lat temu, słowo, które było zapisane więcej niż 2000 lat temu, jest cały czas żywe. Tak? On jest tym, który cały czas ożywia historię Jezusa Pana, który cały czas ożywia słowo, który ożywia rytuały Kościoła. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, Ojciec we mnie. Znowu mowa Chrystusa podczas ostatniej wieczerzy. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, to ja spełnię. Jeżeli rozważamy ten 14 rozdział Ewangelii Świętego Jana jako pouczenie o Duchu Świętym przede wszystkim, to wtedy ta formuła o cokolwiek prosić będziecie w imię moje zmienia znaczenie. To w imię, to znaczy faktycznie w jego istocie, w jego tożsamości, udzielonej nam przez Ducha Świętego. Jeśli jesteśmy włączeni w dialog Ojca i Syna, Syna i Ojca przez dar Ducha Świętego, jesteśmy upodobnieni do Boga nie przez to, że jesteśmy tacy piękni, ładni i młodzi, tylko przez to, że mamy Ducha Świętego. I to On nas upodabnia, Jego obecność nas upodabnia, bo ona jest tą samą obecnością, która jest pomiędzy Ojcem a Synem. Inaczej udzielana, ale ta sama. I teraz to w imię moje, to znaczy właśnie w Duchu Świętym, jeśli będziesz prosił, wszystko otrzymasz, o cokolwiek poprosisz. Bo Syn będzie ci dawał, żeby Ojca otaczać chwałą, żeby to, co, o co prosisz, żeby się dokonywało, jeśli prosisz w Jego imię, w Duchu Świętym, nie prosisz o rzeczy głupie i złe, tylko o to, co jest faktycznie dobre i mądre. Wobec tego to jest wysłuchiwane po to, żeby Twoje działanie, Twoje życie odbijało ten blask Ojca w świecie. Dar Ducha Świętego i Syna Bożego jest ze sobą jakby no taki połączony, aż prawie że tożsamy. Że Ojciec daje Syna Bożego, Syn Boży umiera na krzyżu, daje Ducha Świętego od Ojca dla wierzących po to i nie przestaje z nimi współdziałać właśnie w tymże Duchu. Tak? To, co jest, od czego zacząłem, co jest, dzieje się w Trójcy, dzieje się dla nas. Tajemnica niebywała, tajemnica na życie. Sakrament bierzmowania dany po to, żebyśmy mogli się jej przyglądać i żebyśmy na nią otworzyli oczy. I dany po to, żebyśmy mogli ją przeżywać. Mam świadomość, że po tych trzech częściach możemy się lekko unosić. Zresztą tak w myśl takiego dowcipu, w którym przychodzi pobożna kobieta do spowiednika i mówi, że proszę ojca, co mam zrobić? Jestem już na 7. piętrze doskonałości. Więc spowiednik mówi, to po coś tam wychodziła. Trzeba zejść. Trzeba trochę zejść. I w tej ostatniej, czwartej części chciałem właśnie troszeczkę zejść już do takich konkretów. Do takiego pytania, znaczy nie, cały czas było konkretnie, żeby nie, złe słowo. Do pytania, no dlaczego tak jest w praktyce, że tak naprawdę rzadko na sakrament bierzmowania patrzymy z perspektywy chrztu. Dlaczego rzadko na sakrament bierzmowania patrzymy z perspektywy Pana Boga? I dlaczego tak rzadko mówi nam się, że bierzmowanie to sakrament, którym otrzymujemy dar ducha po to, żebyśmy weszli w tę relację z Bogiem jeszcze głębszą, żebyśmy byli w tej relacji, żebyśmy żyli życiem Pana Boga. Dlaczego tak jest, że prawie większość, jeśli nie wiem jak było kilkadziesiąt lat temu w przygotowaniu do bierzmowania, czy kilkanaście lat temu, mniej więcej mogę powiedzieć, jak to teraz najczęściej wygląda i pewnie większość z młodszych na sali w taki sposób była przygotowywana do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, w których właśnie przechodziła te kolejne etapy przygotowania, zaliczania, w której powiedziano, że teraz otrzymacie Ducha Świętego, jak Yves Congar w swojej książce o Duchu mówi, to jest coś strasznego, żeby komuś, kto ma 15 lat powiedzieć, teraz otrzymasz Ducha, przez 15 lat go nie miałeś. Taki dramat jest. Żeby w taki sposób mówić, a tak pewnie się dzieje. No i dlaczego tak się stało? Skąd
to jest wzięte. Też jeszcze jedna anegdota tak na początku, którą opowiedział kiedyś ksiądz profesor Pierangelo Muroni, który był obecny 2 lata temu na Misterium Fascinans i mówił właśnie o sakramentach inicjacji chrześcijańskiej. Mówi, że ten układ sakramentów, takie myślenie, że tą kolejnością, że chrzest, pierwsza spowiedź, pierwsza komunia i bierzmowanie jest już tak mocno w nas zakotwiczone, że kiedyś jeden proboszcz dzielił mu się taki zachwycony tym, że po raz pierwszy w swoim kapłańskim życiu mógł przygotowywać dorosłych do chrztu i wtedy udziela się sakramentu w inicjacji chrześcijańskiej razem, wszystkich trzech. Więc on opowiadał mu taki zachwycony tym, że jakie to było piękne doświadczenie, jak on ich przygotowywał, ci dorośli ludzie przyjęli potem chrzest. No ja ich tak przygotowałem, na początku ich wyspowiadałem, potem poszli potem udzieliłem im chrztu, nie? Udzieliłem im komunii, sakramentu bierzmowania. Więc to myślenie było już tak zakotwiczone w nim, że nawet udzielił mu sakramentu pokuty i pojednania, nieważnie, ponieważ sakramentu rzecz jasna nie można udzielić osobie, która nie jest ochrzczona. Nieważne, że chrzest gładzi wszystkie grzechy i jak mówi Sobór Trydencki w zaufaniu, to mówię wobec autorytetu ojca Tomasza, że każde odpuszczenie grzechów jest powrotem do łaski chrztu, w której to właśnie łasce wszystkie grzechy są odpuszczone, także te przyszłe. Więc to jest gdzieś w nas obecne i ciężko nam się wyrwać z takiego myślenia. Jak to się miało historycznie? Oczywiście trzeba tu mieć świadomość dwóch tradycji, zachodniej i wschodniej. W tradycji wschodniej sakramentów inicjacji udziela się cały czas łącznie, w tej kolejności, że i w jednej celebracji chrzest, bierzmowanie, Eucharystia. Tak też było na Zachodzie. W ogóle tak naprawdę sakrament bierzmowania dopiero z czasem, w kolejnych wiekach wydzielił się jako osobny sakrament. Tak naprawdę on był rytualnie również bardzo głęboko zjednoczony z chrztem. Najstarsze teksty, jakie mamy, które o tym mówią, u Tertuliana i w tradycji apostolskiej, po chrzcie, po zanurzeniu w wodzie były 2 albo 3 obrzędy, które były jakby takim jeszcze, no, my dzisiaj byśmy je nazywali obrzędy wyjaśniające, ale tak naprawdę to były obrzędy, które były do ważności chrztu. Jakby one wszystkie, żeby ten sakrament, żeby ta inicjacja mogła się dokonać, one wszystkie te elementy musiały zostać spełnione. Właśnie u Tertuliana jest taka, tak, teraz nie jestem pewny, czy Tertulian, czy tradycja, ale w którym z tych tekstów jest mowa o tym, że jeżeli by nie było któregoś z tych elementów, to ta osoba by nie mogła się modlić ze wspólnotą, bo by nie dokonało się w niej ta inicjacja do końca. Więc te wszystkie elementy były jakby konieczne, one musiały ze sobą zaistnieć. I tymi elementami po zanurzeniu, jak u Tertuliana, jest to obrzęd nałożenia ręki, czyli gest taki epikletyczny, i namaszczenia olejem. Natomiast w tradycji apostolskiej były 2 namaszczenia. Pierwsze namaszczenie było zaraz po chrzcie, które wykonywał prezbiter, który chrzcił. Potem ta osoba ubierała i przechodziła już do kościoła z baptysterium i tam było 2 namaszczenie, którego udzielał biskup. I przekazywał również znak pokoju i była modlitwa, modlił się nad tą osobą. I jakby z tego takiej integracji, z tego sakramentu chrztu bardzo głęboko i bardzo ściśle połączonego z bierzmowaniem, w kolejnych wiekach zaczynają się wydzielać 2 różne celebracje. W tradycji rzymskiej do dzisiaj pozostały 2 namaszczenia, bo przypominam, że jest namaszczenie olejem w czasie chrztu świętego, którego udziela prezbiter. Ten zazwyczaj, no, jeżeli biskup chrzci, to biskup, ale jeżeli chrzci prezbiter czy diakon, to udziela tego, tak, czy namaszcza też w czasie chrztu. Jest 2 namaszczenie, które zostało zarezerwowane dla biskupa. I w tym jest cała rzecz tak naprawdę tradycji zachodniej, że to 2 namaszczenie to zostało zarezerwowane dla biskupa i tylko dla niego. Święty Hieronim mówi, że to nie jest tak, że biskup musi to robić. Może to robić prezbiter, ale robi to biskup dlatego, żeby podkreślić, że ten sakrament, to namaszczenie służy jeszcze pełniejszemu włączeniu w Kościół
i właśnie wzięciu odpowiedzialności za ten Kościół, życie tym życiem, jakim żyje Kościół, i dlatego jest potrzebny reprezentant apostolskości Kościoła, którym jest biskup. Więc biskup jest tak naprawdę znakiem, który ma coś powiedzieć, coś więcej, czy pokazać, czym jest sakrament bierzmowania, ale nie jest konieczny. Natomiast no, w tradycji były jakby też inne głosy, które mówią, że to musi być biskup, i też były różne argumenty za tym. No, chociażby był taki argument, że prezbiterzy nie mają pełni kapłaństwa i dlatego nie mogą przekazać ducha. No, ale oczywiście ten argument jest no, szybko obalalny, bo wtedy by też nie mogli chociażby nie mogliby spowiadać, tak, i rozgrzeszać prezbiterzy, bo tę władzę otrzymali apostołowie. To była władza, którą przekazał, jak to słyszeliśmy przed chwilą w Ewangelii Jana, Chrystus apostołom, a apostołowie, czy osobach biskupów, delegują tę władzę prezbiterom. Więc analogicznie by można było tę władzę delegować w bierzmowaniu. Więc jakby taki argument odpada. Tu znów najistotniejszy argument to bycie znakiem. Także, że biskup jest znakiem tego włączenia w Kościół i wzięcia odpowiedzialności za Kościół, za też tą misję, tak, że to sakrament bierzmowania jest sakramentem upadabniającym do Chrystusa w jego funkcjach, w jego misji, co biskup znacznie bardziej pokazuje. Dzisiaj jest możliwość, żeby prezbiterzy bierzmowali, zdarza się tak, jeżeli właśnie ta władza jest na nich delegowana przez biskupa. Mogą bierzmować prezbiterzy. W wypadku zagrożenia życia może bierzmować każdy prezbiter, zawsze bez delegacji. Więc można na łożu śmierci bierzmować. Nie muszę prosić o to biskupa, o taką władzę. I teraz no jakby z tym skupieniem, czy jakby ze skoncentrowaniem tej władzy bierzmowania na biskupie wiąże się cała praktyka rozdzielenia sakramentów inicjacji. Ponieważ dopóki chrzest odbywał się i jakby udzielanie sakramentów inicjacji odbywało się w ramach przede wszystkim Wigilii Paschalnej i Epifanii, do tego momentu nie było specjalnie problemu, ale z czasem, kiedy coraz chrześcijaństwo staje się coraz bardziej powszechne i z czasem, w którym no, też na mniejszych miejscowościach, tak, udziela się po prostu i normalnie się małe dzieci chrzci, zaczął pojawiać się problem nieobecności biskupa. Więc jak nie ma biskupa, to nie ma bierzmowania. Wtedy te najstarsze rubryki mówią jasno. Jeżeli tylko pojawi się biskup, trzeba bierzmować. Wręcz są takie zachęty, jedźcie, weźcie dziecko i jedźcie do biskupa, żeby biskup nie musiał przyjechać, niech bierzmuje. Albo też było takie no, rubryka, która mówiła, jeżeli jest biskup obecny i jest chrzest, to trzeba od razu bierzmować. Od razu. Nie czekać na nic. Więc tak naprawdę to rozdzielenie pierwotnie nie było spowodowane teologią, nie było spowodowane jakąś świadomością potrzebną do tego, żeby przyjąć bierzmowanie, tylko było spowodowane po prostu brakiem biskupa. A dopiero XIII wiek zaczyna wprowadzać takie myślenie o wieku rozeznania, że potrzeba rozeznania do tego, żeby ten sakrament przyjąć. Do XIII wieku normą jest, tak, udzielanie chrztu i bierzmowania. A jeżeli właśnie nie ma biskupa, no to wtedy trzeba tego biskupa na niego poczekać. Dopiero od XIII wieku, a potem już katechizm trydencki dla proboszczów mówi bardzo wyraźnie, że bierzmowania udziela się w wieku od 7 do 12 lat. W tym wieku trzeba udzielać bierzmowania, dlatego że jest potrzebne minimalne rozeznanie do przyjęcia. Podobnie było z Komunią Świętą. Potrzeba rozeznania. Rozeznanie przy Komunii Świętej miało polegać na tym, że umiem odróżnić, czy dziecko umie odróżnić zwykły chleb od chleba konsekrowanego. Jakby tak była definiowana ta zdolność rozeznania. I w tym wieku udzielano bierzmowania. A to nasze dzisiejsze myślenie o sakramencie dojrzałości to jest już sprawa zupełnie późniejsza, bo to jest dopiero wiek XIX we Francji, gdzie zaczęto właśnie rozumieć bierzmowanie jako uzyskanie dojrzałości. Dojrzałości, która bardzo często dzisiaj jest mylona, ta dojrzałość na poziomie religijnym z dojrzałością na poziomie psychologicznym. To są dwie zupełnie różne rzeczywistości, które często są utożsamiane. Że dojrzały jest ten, kto się dobrze zachowuje. Nie? Dojrzały jest ten, kto umie katechizm. To jest dojrzały do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
I to jest pewien fenomen, że to, co dopiero zostało zrodzone w XIX wieku, no zdominowało zupełnie naszą praktykę. Zupełnie i totalnie. Tak naprawdę no, mało kto dzisiaj myśli, choć myślę, że to są takie lata, w których coraz więcej wraca ta perspektywa rozumienia bierzmowania w kontekście sakramentów tajemniczenia. I wtedy wracamy do świętego Tomasza, który mówi o tym, że sakrament bierzmowania jest sakramentem dojrzałości, ale nie w sensie nagrody za osiągniętą dojrzałość, ale w sensie takim, że warunkuje, sakrament bierzmowania warunkuje dojrzałość. Że jeżeli nie przyjmę tego sakramentu, to nie będę w stanie osiągnąć pełni dojrzałości w relacji z Panem Bogiem. Zresztą no, też Tomasza myślę, że błędnie to odczytywano w jego analogii, którą zastosował między takim no, naturalnym rozwojem człowieka a rozwojem na poziomie religijnym. On użył takiej metafory na pokazanie, że chrzest to są narodziny. Tak, chrzest odpowiada narodzinom biologicznym, natomiast bierzmowanie odpowiadałoby temu czasowi wzrostu. Ale on tego nie rozumiał na zasadzie dojrzałości, tak, że jak już dziecko osiągnie jakąś dojrzałość, no to wtedy jest bierzmowanie. Tylko rozumiał to w ten sposób, że bierzmowanie właśnie umożliwia ten rozwój życia łaską chrztu. Że to, co zostało w człowieku zakotwiczone czy dane potencjalnie w tej łasce chrztu, on ma rozwijać dzięki łasce sakramentu bierzmowania. I trzeba nam wracać do takiego myślenia o bierzmowaniu w kontekście inicjacji. Do tego też zachęcał papież Benedykt, zresztą w adhortacji swojej sakramentum Caritatis napisał o tym, że trzeba pomyśleć o rewizji praktyk związanych z inicjacją chrześcijańską. I chociażby diecezja w Liverpoolu podjęła taką decyzję, że sakrament bierzmowania jest udzielany przed pierwszą komunią świętą. Że nie patrzymy jakby na taką dojrzałość, tak? Na wiek, w sensie dojrzałości psychologicznej, tylko że bierzmowanie prowadzi do Eucharystii. To jest pełnia inicjacji, nie bierzmowanie. Pełnią inicjacji jest Eucharystia, zapoczątkowana przez chrzest i bierzmowanie. Te dwa sakramenty rozumiane w takiej jedności, w ścisłej jedności. No inaczej tracimy to, co najistotniejsze. Zresztą katechizm Kościoła katolickiego już w ogóle odcina się zupełnie od takiego myślenia o dojrzałości chrześcijańskiej. To jest bardzo wygodne dla nas duszpasterzy. Dlatego, że no my się strasznie boimy wypuścić ten sakrament bierzmowania z naszych rąk w tej obawie, że stracimy ostatni może kontakt, że tracimy ostatnią szansę nawrócenia tych gimnazjalistów. No tak trzeba chyba powiedzieć, może trochę żartobliwie, ale na zasadzie takiej to jest to sama obawa z katechizacją w szkole, tak, że nie możemy wypuścić katechizacji z rąk, bo to jest ostatni moment, w którym mamy ich, tak? I jest szansa z nimi pracować. I jest w tym dużo racji. Ciągle jest to myślenie o bierzmowaniu jako o tym sakramencie pożegnania, tak uroczystym pożegnaniem z Kościołem przy błogosławieństwie biskupa. Jest to myślenie i ciągle w nas ono dominuje. Natomiast to jest znacznie piękniejszy, nieporównywalnie piękniejszy sakrament, który jest bardzo, bardzo głęboki na takim poziomie właśnie relacji z Bogiem. I żeby nie stracić tego, co istotne. I to też dla nas chyba księży jest takie ważne, żebyśmy uwierzyli w to, że możemy mówić. Dla mnie to jest bardzo, teraz tak na koniec się podzielę już zupełnie na koniec takim doświadczeniem tego, że no w tym roku no właśnie przygotowuję całe, no, czyli jakby ode mnie zależy całe przygotowanie do bierzmowania w mojej parafii. Ksiądz proboszcz mi zaufał, neoprezbiterowi, powierzając tę misję w dużej parafii, bardzo dużej parafii. I całe oparłem, całe przygotowanie właśnie o system katechumenalny, inicjacyjny. Tak, no oczywiście pewnych rzeczy nie przeskoczę, tak? Komunię już przyjęli, z spowiedzi również korzystali, ale całe przygotowanie jest tak oparte o ewangelizację, a potem o model katechumenatu. Zresztą też są obecne celebracje na wzór no, celebracji katechumenatu związanych z, no, teraz no, chociażby wczoraj taką celebrację przeżywaliśmy z przyjęciem Chrystusa jako Pana, z egzorcyzmami. No i pokazując im no, zupełnie jakby odchodząc do tej płaszczyzny, tak, jakiejś dojrzałości, jeżeli już mówiąc o tej dojrzałości, to w sensie możliwości, tak, dokonania własnego wyboru, który teraz dokonują wybrania Pana Boga po to, żeby z Nim przeżywać swoje życie.
ale to naprawdę jest trudno uwierzyć, tak? Stają przede mną ci gimnazjaliści. No i trudno mi jest uwierzyć w to, że ja o nich mogę mówić tego Panu Bogu. Łatwiej jest powiedzieć, tak, macie to przyjąć, potrzebujecie tego, no i bądźcie dojrzali, tak, zachowuj się w końcu, bo nie będziesz, nie pójdziesz do bierzmowania, tak, no łatwiej jest tak stanąć i to zrobić. Dużo trudniej nam jest uwierzyć w to, że możemy im pokazywać taką perspektywę i że oni są w stanie, czy że w nich tak zostanie rozpalone takie pragnienie przyjęcia sakramentu, który rozpocznie cudowną, czy jakby będzie rozwijał tę cudowną przygodę relacji z Panem Bogiem, jaka zaistniała na Chrzcie Świętym. Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny zaprasza do odkrywania piękna liturgii. Organizujemy, wydajemy lub współtworzymy m.in. szkołę kantorów, dwuletni kurs muzyczny dla tych, którzy chcą podjąć liturgiczną posługę kantora w parafiach i wspólnotach. Rekolekcje liturgiczne Mysterium Fascinans, rekolekcje kapłańskie i warsztaty muzyki liturgicznej, śpiewnik Niepojęta Trójco i płyty z muzyką liturgiczną oraz serię książek o teologii liturgii. Przygotowujemy osoby dorosłe do przyjęcia sakramentów, chrztu, bierzmowania i Eucharystii i wspólnie celebrujemy liturgię. Możemy zorganizować warsztaty lub rekolekcje w Twojej parafii. Poznaj nas lepiej na www.liturgiadominikanie.pl.